Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z walki na skrzynki z Ehogatem. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku walki na skrzynki z Edkiem. No dobra, z racji, że w końcu dodali do gry podczas eventu jakieś prezenty, to przygotowaliśmy sobie tutaj po 25 zł prezentów z 2001 roku. Standardowo za przedmiot rzadki dostajemy 2 punkty. Z którego roku? 2001. 2021. Okay. Nieważne. Zwał jak zwał. Rzadki zrzut to są 2 punkty, bardzo rzadki 3 punkty, importowany 4 punkty, egzotyczny 5 punktów, czarny rynek 6 punktów. Standardowo za każdą certyfikację oraz malowanie jest po 1 punkt za wszystko. Jest karta złodzieja, czyli chyba wasza ulubiona rzecz. I dodatkowo w tej edycji jest coś takiego jak mnożnik swoich punktów, czyli przed otworzeniem jednego prezentu możemy powiedzieć, że w danej rundzie mnożymy swoje punkty i to jest mnożnik razy 2. No, także... I jeszcze będzie licznik na ekranie, bo ostatnio od chyba 9 miesięcy temu taki się pytałem. Feature. No, w pierwszym odcinku chyba było, w drugim nie i ludzie pisali, że lepiej easy. Dobra, to jesteś ready, żeby otwierać? Ja muszę tylko powiedzieć, że ja nie zbierałem skrzynek, tylko mi dał oczywiście Edek, więc dla niego wielkie podziękowania ze skrzyneczki. Aha, no. Wszelkie przedmioty ukradnę, ja może... nigdy nie oddam Edkowi. Może od razu też podziękuję widzom, bo w sumie skupywałem głównie na naszym serwerze Discord. Jeszcze na stronie RL Garage, tak jakby ktoś pytał, skąd mam te skrzynki. No, jakby ktoś kiedyś chciał sprzedać jakoś szybko prezenty, to zapraszam na Discorda. Dobra, otwieramy? Okej, let's go. Dobra, pierwsza. No i co 5 będzie takie małe podsumowanie. My sobie oczywiście nie zdradzamy, co trafiamy. Ale piękne punkty. Panie. Nie no, to się nie zmieści. Ja już lecę ponad limit. Dobra, pierwszy punkcik, okej. Mów, kiedy otwierasz może drugą skrzynkę. Dobra, otwieram teraz. Dobra, ja też otwieram w takim razie. Chodź, ja już ci miałem mówić, że złote dostałem. Ho, złote? No i znowu. No znowu, piękne złoto. Ja nie chcę nic mówić, ale ostatnio pamiętam, jak mówiłeś cały odcinek złoto, jakie tam super było, potem montuję to, a tutaj same syfy. Dobra, no otwieram trzecie. No przecież jest tak, no przecież Psyonix pokazuje mi złoty, czerwony, no tak. Złoty, no i złoty dostaje. No a na koniec to, co właśnie widzicie. No. Piękny przedmiot. Kiedy zamierzasz mi ukraść kartę? Tak, jak trafisz Black Market. Tak, dobra, to ja otwieram czwartą skrzynkę. Dobra. W tym momencie. Jak trafisz Black Market. Generalnie, ja tutaj nie będę spoilerował, ale już były odcinki z tej serii. Polecam zobaczyć, nie będę mówił co i jak. Aha. Ale było ciekawie, zwłaszcza w jednym. Dobra, kolejne piękne punkty. Dobra, kolejny przepiękny 10 punktów. O! No, nie da się tyle zdobyć, Agaty. Dobra, piąta God skrzynka. Lecę. Chyba mnie wykrył. No i mamy 5 skrzynek już ogarniętych. Oho. No jak oceniasz swoje dropy? Powiem tak, no ciężko zliczyć takie potężne liczby. No nie, no jesteśmy po 5, to trzeba podać. Powiem ci tak, ja bym ci ukradł, wiesz w której rundzie? Powiesz mi? 8 skrzynkę ja ci ukradnę, o tak, 8 skrzyneczka będzie dla mnie, to ja 6. To ja ci 17, a czekaj, nie mówimy sobie, ile mamy punktów po 5? Nie, no chyba na koniec dopiero, co, wiesz, ty spoilował? No dobra, to nie, Kopie. Bo kiedyś mówiliśmy po 5, ale nie, to nie. Nie wiem, nie wydaje dobra, mi się, szóstka. Że wydasz tak. Szóstka, dobra, ale to będzie, okay. Teraz też będzie to całkowicie ten tajemnicze. No tak, no o to chodzi. Nie no, stresik. A ja też tobie nie mówię, ile mam na mnożniku przecież, no, to prawda. No, tylko musisz mi powiedzieć jak ten, jak ci będę no, kradł. No tak, tak, tak. A ty dobra. Możesz mi, jak to? Możesz ukraść mnożnik? Nie. Ej, nie. Mnożnika, jak chyba. Mówisz mnożnik, to jesteś tak jakby zabezpieczany. No. Dobra, ja teraz będę otwierał 8, a ty podtrzymujesz, też 8 otwieram. Podtrzymujesz to, że 8 kradniesz. Ale dobra, tak, ja chcę 8. Dobra, to tutaj musi jakiś syf największy polecieć. A u mnie poleciała bardzo dobra rzecz i Hogaty, nawet bym sobie zatrzymał to. Hogaty, to. Jesteś pięknym złodziejem, 3 punkty. Dobra, no 3 punkty sobie dodam tutaj, żeby nie było z kradzieży i kradzież sobie odznaczę. Dobra, to ja ci 9. powiem. No, 9 też lecę. Kiedy sobie mnożnik dam? Wiem, kiedy sobie dam mnożnik. A szkoda, że teraz wow! nie dam. Boże! Wow! I to może być coś warte, albo nie, bo w sumie nie jest takie ładne. A w sumie? Może jest ładne? Nie wiem w sumie. Co ja gadam w ogóle? Ale jest dużo punktów na pewno. Dobra, 10 skrzynka daje mnożnik razy 2. Mnożnik raz 2? Tak, daje mnożnik i... Ale do... Ja, to brzmi jak mnożnik 2 razy 2. Idealnie, ewentualnie stary. 3 razy 3.
idealny mnożnik. Dobra, to otworzyłeś 10 skrzynek, tak? Tak, tak. Dobra, ja twoje, lecę z 11, nie będę przedłużał. No to let's go, 11 skrzyneczka. Ale nie podobają mi się ostatnie dropy. Zdecydowanie. No, mi się kilka podobało się mniej, także... Okej, okay. A ciekaw jestem, że trafimy jakiś black market, jeżeli jeszcze nie trafiłeś. No, się... no chłopie, bo raz ja mam co chwilę black market, także... Tak? Szczęście, że jesteś, powiem ci. Bardzo fajnie, jak też chciałbym. Jak później te moje black markety, to tak będzie... O, znowu nie masz nawet 30 punktów. Bo... Nawet mi cię nie szkoda. O, ja trafiłem 3 razy z rzędu malowane przedmioty, powiem ci. Powiem ci, że spytam cię dyskretnie, masz już jakąś dwójkę? Nie masz 2 punktów jeszcze ani razu? No właśnie mam, ale pytam, czy ty masz. Oczywiście, że mam. No dobra. No nie powiem ci, co znalazłem w nożniku. Mnie. No nie, no to jest dramat. To jest... Totalnie nie wiem, czy baitujesz. Fajnie, ej, dobrze, zatrzymuję ten item. Chciałem to mieć zawsze. Dzięki, że mi tego nie ukradłeś. Boże, co? Ale fart. Nie no, ja wiem, że ty zjadostwo trafiłeś, dobrze nie, wiem. Nie, to jest coś, co ja będę w czym będę jeździł w tym. Zobaczymy, tak. Chciałem to mieć zawsze na pierwszą komunię, także... Założysz to po tym, jak już policzymy punkty. No już otworzyłem 15, to ty A, to ja właśnie możesz. Otwieram. No? Powiem ci, to jest najlepszy mój ten, najlepsze razy te 5 skrzynek otwartych, najlepszych. Tak, no. No nie wiem, w sensie... No, powiem ci, kurde, naprawdę. To czekaj, 17 dla ciebie idzie, tak? Tak, 17. Podtrzymujesz, 17 no, tak, czy 19? 17. Dobra, to teraz 16. O! Ja panowie, nie wiem, czy on nie fejkuje, panie! Mamy to! Jest. Masz black market? Nie mogę ci zdradzić takich informacji. Ale nie mogę ci zdradzić. Dobra, to ja ci zaraz zdradzę, ile punktów dostaniesz teraz. 17 otwieram. O tak! Dobra, 17. Masz szczęście, że malowane. Nie, no 4 punkty dostajesz. Malowane i certyfikowane? Nie, że malowane, to jeszcze opis jest, no. Powiem ci, że mi teraz dało takie, którego nie chciałbym ukraść, że tak ale powiem. Ale masz farta i już myślałem, że tylko 2 punkty dostaniesz. Czyli za to. Ten, to jest też 4 dodatkowo. Masz 4, no. Okej. Okay. Ja se skreślam. Ej, to ja, ty mi ukradłeś 3, tak? 3, gituwa. Tak. Dobra. A mnożnik kiedy dajesz? A teraz! Okej. Sprowokowałeś mnie, proszę. Okay. Jest? Proszę. Certyfikacja malowanie? Jest! Ta. Mnożnik raz dwa. Pewno. Nie no, Hoga, ty nie chcę nic mówić, ale ja jestem dobry w te perki, że to tak zwane. Nie ma takiej opcji, nie dobra. Ma opcji. Dobra. Ej, podoba, te odcinki zawsze mi się podobają, tylko trzeba jakieś nagrody dla wygranych wprowadzić, bo by się przydały. Bo po prostu sam sobie będziesz dawał nagrody. Tak, no. Rozumiem, no. Order szczęścia. Dobra, lecę z... 5 mi zostało generalnie, 20 skrzynka. Jezus Mary, ale gówno. A, ej. Przepraszam, miałem mówić, Jezu, jakie dobre! Ej, już myślałem, że trafiłem gorszą niż najgorszą. Typu tam coś... No i to będzie najgorszy chyba moje ten... Najgorszych 5 skrzynek, no. Najgorsze 5 skrzynek? Tak. Dobra, ej, a potem sobie w ogóle pokażemy nasz najlepszy traf. To też można wprowadzić na tym, na trajdzie, na wymianie. No okej. Okay. W sumie dobra, to może być to... ciekawe. W sumie o, widzowie to, widzieli, ja ci pokażę najlepszy traf. Dobra, to ostatnich 5. No, mi już zostało 4, to poczekam na siebie. No nie, no to... Ale ładny! Ej, kolejna fajna rzecz, dobra, to jest... To nie wiem teraz, który jest lepszy traf. Tamten jest w teorii lepszy, ale ten jest... Nie no, kurde... Ej, fajne rzeczy to mam od ciebie, dzięki Edek, naprawdę. Spoko, wiecie, święto są... Już otworzyłeś wszystko? Nie otworzyłem wszystkiego. Święta są, to tutaj... Prezenty! Jest! Dobra! Jak to certyfikacja i malowanie czasami ratuje dupę. No, uratowało ci punktację na przykład. No, wszystko mi ratuje. Kradniętym. Ej. No, to akurat prawda. Znowu? Co znowu? No co? Znowu niebieskie czy co się tam krzyczysz? O kurczę, punkta. Ile to jest punktów? 2, 3, co to jest 4, w ogóle? 5, kto to dodał do gry? No nie wierzę. Dobra, jednak nie zawsze ratuje certyfikacja i malowanie. Ile ci zostało? No, 2 skrzynki. No, to mi też, to otwieram. Dobra, let's go. Proszę. Ej, dobra, to może być najlepszy. Proszę. Opening, chociaż... Ej, czy to jest coś warte? Nie, dobra, to... nie, to...
To jest warte dużo punktów, to okay, na pewno, to tak jak ale kradłeś. Trzy na rynku. I ostatnia skrzyneczka. Dobra, to też lecę z ostatnią. O kurcze, pieczone, co to? Proszę, coś, nie wiem, czy coś dobrego można, o, znowu to samo, dobra. Ale to, czuję? To było na równi, powiem ci, że to było na równi, to co teraz otworzyłem w sumie tamtemu, co było takie super. Tak? Ja jestem, tak. Powiem tak, proponuję przed podliczeniem ostatecznych punktów założyć, a nie, dobra, bo mojego nie będziesz widział. Dobra, mniejsza, to podliczmy punkty po prostu i zaraz, no wy już widzicie na ekranie, ale my nie widzimy. Czekaj, tam poproszę handel i zanim sobie podliczymy, to jeszcze coś zróbmy, coś takiego, że sobie pokażemy na wymianie, co trafiliśmy najlepszego. Uuu, Black Market z Jugglerem. No. Neuroagitator, co to w ogóle jest? Wybuch. Jak to wygląda? Wybuch, wybuch. Wybuch taki fajny, ale pa, jakie mam w ogóle ładne koła, te mi się podobają. No i jeszcze białe? No co ty gadasz? No. Ej, czekaj, ja ci zobaczę, ile to jest warte. Creepery i jeszcze patrz, co zgarnąłem. Black Marketik taki. Bóg ognia! I to chciałem Godfajera. Mieć! To chciałem mieć! Ja to niewymienne kiedyś trafiłem, jeszcze jak były deskryptory. No, to były dwa najlepsze trafy. No dwa niewiarygodne. Punktów, ej, jaki dzisiaj dobry jest opening świąteczny, jakie dobre skrzynki zakupiłem. Najlepszy opening to jest chyba. Bez skitu. Ej, ale naprawdę jestem pod wrażeniem tego, co tu się stało. Rob. No, obaj Black Markety trafiliśmy. I no. Sobie ich nie ukradliśmy, także git. Jeszcze nie ukradliśmy. No ja chciałbym ukraść. Czekaj, to trzeba sobie punkty zliczyć w takim razie. Dobra, mój wybuch okazało się, że jest turbo biedny. No 150 kredytów, czyli tyle, ile kosztuje jedna skrzynka. Twoje opony białe, 600 kredytów, także... No już więcej. No ale nie liczymy kredytów, tylko liczymy punkty. No niestety. A Fire God? 550. Z showoffem? A, 550. Dla mnie to jest dużo. Powiem tak, dla mnie dużo, bo mi się podobają oba przedmioty. Więc no, nic. Ale naprawdę, jestem pod wrażeniem tego, co trafiłeś. Ale ciekawe, jak to z punktami wyjdzie. Patrzę. Obliczyłem sobie. Więc... Wiesz, że jakby nie było ani karty z kradzieja, ani karty mnożnika, to byśmy byli równo na zero? W sensie, mielibyśmy remis totalny? Ja dostałem swój rocznik 9-4. Najlepszy rocznik 9-4, także ja jestem 9-9, tak. Także... No. Prawie numer, co mam na aucie. 9-8 to jest akurat. Może się wolnąłem w liczeniu i wyjdzie 9-8. No fajnie, dobra, generalnie moim zdaniem wyszedł bardzo fajny odcinek, bo były bardzo fajne trafy. Tak. Ale naprawdę, jestem pod wrażeniem, bo wcześniej nawet... Dzięki Edek za fajne itemy, jak coś. Ale nie, no tak całkiem serio, to mieliśmy gigafarta, że trafiliśmy na przykład dwa Black Markety. Ale no dobra. Jeden Black Market w ogóle, nie? No. No przecież to jest w ogóle hit jakiś. Bez przedłużania dajcie znać, co sądzicie o tym odcinku. Wpadajcie do Hogatego, linki są w opisie. Sub, like, elo.